Hej, jesteśmy na dobrej drodze do 400 tysięcy subów. Byłbym Ci wdzięczny za pomoc w postaci suba i łapki w górę. Dzięki! Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem Wam, jak wykonać misję 7 tygodnia, czyli pierwszą część przygód podniebnej. Zaczniemy od wyzwań, które wymagają znajomości dokładnych lokacji na mapie. Następnie przejdziemy do wyzwań, które łatwiej jest zrobić na nabożance. A na koniec omówię Wam wyzwanie, które trzeba wykonać w klasycznych trybach. Zaczynajmy! Lokacje. Ta misja ma aż 5 wyzwań, które polegają na odwiedzeniu różnych miejscówek. Pierwsze wyzwanie wysyła nas w odwiedziny Rekina, kolebki kaskady i wąwozu wspaniałości. Rekin to oczywiście miejscówka podniebnej w lewym górnym rogu mapy. Nikt chyba nie będzie miał kłopotów ze znalezieniem tej miejscówki. Kolebka kaskady za to znajduje się przy rzece, która płynie tuż obok zalewu zastoju. Łatwo jest rozpoznać to miejsce po dwóch dużych kamieniach i GPS przyczepą. Wąwóz wspaniałości jest na północny zachód od zalewu zastoju. To ten ogromny wodospad. Można odwiedzić górną lub dolną część tego wodospadu. Drugim wyzwaniem z tej kategorii jest odwiedzenie 3 nadbrzeżnych obozowisk podniebnej. Na mapie jest ich w sumie 5, ale do tego wyzwania wystarczą Wam tylko 3 dowolne lokacje. Pierwsze takie obozowisko rozłożono pod drzewem, niedaleko ruin zamku. Są tutaj śmieszne podusie i maskotki, które bardzo pasują do tej postaci. Drugie obozowisko też znajduje się w cieniu drzewa. Na wschód od latarni Lokiego, a na północ od przyjemnego parku. Widać teraz dokładną lokację. Trzecie obozowisko jest pod kurzącymi kominami. Czwarta lokacja jest w prawym dolnym rogu mapy, za górami. Piąte obozowisko znajdziecie na drugim końcu dolnej części mapy, obok ogromnych kamieni. Trzecie wyzwanie brzmi następująco. Ukryj się w podstępnym pudle w fabryce pudełek. To bardzo proste wyzwanie. Fabryka pudełek znajduje się między zalewem zastoju a sekretnym skarbcem. No, to jest fabryka pudełek. Wystarczy wejść do dowolnego pudełka na tej miejscówce. Czwarte wyzwanie rozkazuje nam przeszukać skrzynie w bazach szpiegowskich. Bazy szpiegowskie to strzeżone miejscówki na wyspie. Zaliczają się do nich agencja, jacht, platforma, rekin, grota i nienazwane kryjówki mroku. Do tego wyzwania powinny zaliczać się zwykłe skrzynki oraz te zabezpieczone. Polecam wykonać to wyzwanie na naparzance. Nie ma tam ani pomagierów, ani skrzynek wymagających skanu. Na moim nagraniu w tle widać, że nikt a nikt nie wylądował ze mną na jachcie. Dzięki temu zgarnąłem mnóstwo skrzynek. Wylądujcie na miejscówce, która jest po waszej stronie i najdalej od początku trasy busa bojowego waszej drużyny. Już piąte wyzwanie polega na zjedzeniu 10 przekąsek w piszczącej puszczy lub w sadzie. Na terenie piszczącej puszczy są niebieskie grzybki, które leczą 5 punktów osłony. W sadzie za to są jabłka. Leczą one po 5 punktów zdrowia. Wybór należy do Was. Teraz przechodzimy do wyzwań, które najłatwiej jest wykonać na naparzance. A więc kolejne wyzwanie rozkazuje nam zebrać po 75 sztuk każdego materiału w ciągu 60 sekund od wylądowania po skoku z busa bojowego. To wyzwanie jest jasne. Łatwe też. Gdzie nie wylądujecie, to z łatwością możecie wykonać to wyzwanie. Dodatkowo na naparzance szybciej zbiera się macy. 60 sekund to dużo czasu na zebranie tak niewielkiej ilości maców. Następne wyzwanie brzmi tak. Przyciągnij gracza lub pomagiera przy użyciu wyrzutni harpunów. To też proste wyzwanie. Harpun to przedmiot, który wypada losowo. Na znalezienie go nie ma jakiegoś sposobu. Jak już harpun znajdziecie, podlećcie do dowolnego gracza i strzelcie w niego harpunem. Jestem ciekaw, czy to wyzwanie można wykonać na sojusznikach. Jest w nim mowa o graczach, a nie przeciwnikach. Pewnie nie, ale dam wam znać w komentarzu. Ósme wyzwanie to zaznacz przedmiot niepospolity, rzadki oraz epicki. Niepospolite przedmioty to inaczej przedmioty o zielonej klasie rzadkości. Rzadkie mają kolor niebieski, a epickie fioletowy. Przyciskiem do oznaczania oznaczcie dowolny zielony, niebieski i fioletowy przedmiot. Na przykład małe potki, dużą potkę i fioletową snajperkę. Nic dodać, nic ująć.
Dziewiąte wezwanie zleca nam zadać 400 punktów obrażeń z pistoletów lub pistoletów maszynowych. Na naparzance wypadają bronie od niebieskiej klasy w górę, więc nie ma mowy o męczeniu się jakimś szarym pistoletem. To wezwanie też jest jasne i chyba nie muszę go wyjaśniać. Dziesiąte wezwanie można wykonać tylko i wyłącznie w klasycznych trybach. Brzmi ono następująco. Wydostań się ze skarbca sekretnym przejściem. Na naparzance nie ma ani sekretnych przejść, ani możliwości otwarcia skarbca. W każdej nazwanej na mapie bazie szpiegowskiej jest skarbiec. W każdym skarbcu, oprócz na agencji, znajduje się Toy-Toy, który służy jako sekretne przejście. Jeśli nie macie ochoty walczyć o skarbiec, to możecie przeczekać walkę gdzieś obok i wejść do skarbca, gdy już będzie wolno od przeciwników. Można też wylądować kompletnie gdzieś indziej i później, w trakcie meczu, odwiedzić jakiś otwarty skarbiec. Jeśli chcecie jednak przejąć skarbiec, to najłatwiej chyba jest to zrobić na platformie. W meczu, który zagrałem o 6 rano, nikt nawet nie polecił na platformę. Tutaj zebrałem karty do skarbca, co nie było trudne, ponieważ Tintina nawet nie próbowała mnie zlikwidować. A następnie w spokoju otworzyłem skarbiec. Easy. Poleciłbym też jacht, ale jacht zostanie przejęty przez Deadpoola. Plus będzie tam wyzwanie o skina. Za dużo tam będzie osób. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.